Dzień dobry, z tej strony wujek Timo. O, nagrywa się, dobra. To będzie pierwsza po polsku, w języku polskim, Gary Grigsby's War in the Pacific, Admiral's Edition, pierwsza seria po polsku, mam nadzieję, że się spodoba. Gra jest zajebista, polecam ją. Wszyscy zaawansowani grają w pełną kampanię, gdzie mam pełną kampanię Pacyfiku, od 41 do 45 albo dalej. Natomiast my się dopiero uczymy, będziemy grali w zdecydowanie mniejsze mapki, mniejsze scenariusze, które i tak są bardzo fajne. Zaczniemy od jednej z decydujących bitew II wojny światowej, Bitwa Morza Koralowego, Battle of the Coral Sea. Będziemy Amerykanami. Dobrze, teraz o co tutaj chodzi? Przepraszam, że tak chodzi w lewo, to jest rezolucja moja. Więc o co tutaj chodzi? Tutaj mamy Port Moresby, to jest Papua Nowa Gwinea. I to jest, nie śmiejcie się, to jest bardzo ważny teren dla aliantów i dla Japończyków, jeżeli chodzi o zablokowanie Australii, w ostateczności inwazję Australii, ale raczej zablokowanie Australii, żeby nie mogły przejść konwoje. Więc jeżeli Japończycy zdobędą Port Moresby i Milne Bay, to tu jest Australia na lewo, to jest tylko kawałeczek Australii, rąbek. Oni zablokują tutaj, mają bardzo silne samoloty bombowe, które mogą lecieć na bardzo daleko. Japońskie samoloty są zajebiste, jeżeli chodzi o zasięg. One mogą wtedy zrobić jatkę alianckich konwojów. Plus jak zdobędą Japończycy tutaj bazy, no to mogą później być bardzo blisko Guadalcanal. I dlatego to była wielka bitwa, kampania o Guadalcanal. Najpierw była tutaj, a później Guadalcanal, ponieważ Japończycy bardzo chcieli zablokować Australię i te konwoje, które szły z Ameryki do Australii. Jeżeli Japończycy by wygrali tutaj, pierwsze starcie, to Guadalcanal, kampania, Amerykanie by chyba ją przegrali, bo by Japończycy mieli bardzo bliskie bazy na ich samoloty bojowe właśnie do Guadalcanalu i by tutaj panowali nad tym rejonem. To było bardzo źle dla aliantów. Więc ta kampania jest, żeby obronić Port Moresby. Więc zaczynamy. Zaczynamy od Australii. Mamy tutaj Brisbane. Mamy tutaj siły lądowe, których nie ruszamy. Tu są tylko headquarters dowództwa ICD, to jest Coastal Defense. To jest artyleria wybrzeża. Nas w ogóle nie obchodzi. Mamy lotnisko, mamy bombowce Michele, średnie bombowce i mamy też Kitty Hawki, tak? To jest Kitty Hawk? Nie, Warhawk. I to są myśliwce, nie są super myśliwce, ale są wcale niezłe. Na 15 tysięcy stóp mają manewrowość 16, natomiast powyżej 16 tysięcy stóp już im spada ich manewrowość, więc w tej grze jest tak, że im wyżej samolot, tym lepiej. Jak graliście w War Thundera, to im wyżej, tym lepiej. Tym więcej macie energii, możecie z góry spadać na samolot wroga, rozstrzelać go i znowu do góry i ten samolot wroga nie może nic zrobić. To jest modelowane w tej grze. Ale jeżeli samoloty mają gorszą manewrowość, więc jeżeli damy go powyżej 15 tysięcy stóp na 16 tysięcy, na 15 tysięcy plus, no to wtedy manewrowość jego bardzo spada. Więc to jest taki decyzja. Ok? Więc mamy tutaj dwa samoloty. One tutaj nam za dużo nie będą robiły w Brisbane. Więc przybazujemy go. Przybazujemy tą grupę bombowców. Select na mapę. My ją weźmiemy tutaj do Cairns. Ok. Daliśmy ją do Kiernsa. Dalej, z Brisbane'u, co tu nam zostało? Jeszcze grupa myśliwców. Też ją przebazujemy. My chcemy pójść na wojnę. Czy możemy pójść tutaj do Cooktowna? Nie, jest za daleko. Gdzie my możemy pójść tak naprawdę? Czy możemy pójść do Townsville? Albo Rockhampton, albo gdzieś. Do Rockhampton było fajnie. Ciekawy jestem, czy to się dało, czy to było za daleko. Tak, daliśmy. Więc ta grupa już jest w Rockhampton i w następnym dniu, bo ta gra jest jedna tura, to jest jeden dzień, przejdziemy do Kerca, a później przejdziemy do Port Moresby albo Milne Bay. Dobra. Więc w Brisbane już nie ma samolotów, ale jest tutaj
łódkę podwodną. No, graphical glitch. Tak, graphical glitch niestety. Damy ją remain on station, żeby nie uciekała. Ile ona ma tych torped? 4, no to mała łódka, ale spoko. Damy ją gdzieś tutaj, żeby płynęła. I na razie przypłynie tutaj. Okej. Okay. Bo my będziemy bronić tutaj dostępu do Port Moresby. Dalej, co my tu mamy na dole? Brisbane załatwione, tu już nic nie ma. Rockhampton. Mają Havoc. Michella, Warhawka i Katalinę. Okej, okay, więc Katalinę przybazujemy. Katalina to jest samolot rozpoznawczy do Cooktowna. I teraz Katalinę zrobimy, żeby Search 90% samolotów latało, a 10% rest, ponieważ jak damy 100%, żeby latało, Search to jest poszukiwania. Jak damy 100%, oni się będą bardzo męczyli. Tu też patrzymy na normalny radius, ma 14 heksów. A Extended ma 17, więc 17 heksów to jest maksymalny wysiłek ich. Jeżeli damy maksymalny wysiłek, no to będą się bardzo męczyli. I w tej grze jest bardzo ważne ustawianie, tak zwane Search Arcs. Search Arcs to są, zaraz pokażę, jak oni szukają na oceanie w dzień i w nocy. Okay? Przepraszam, rano i po południu. Więc jedna z tych jest po południu, jedna z tych jest rano. I teraz jak ktoś wleci, na przykład tutaj szukamy bodajże rano, a coś tutaj wleci po południu, to już nie zobaczymy tego. Okay? Zobaczymy go następnego dnia. Więc to są te search arki. Wydaje mi się, że jest całkiem niezła. I to jest na 14 dystans. Możemy zrobić 17 dystans. Okay. I teraz pokażę tą search arc. Jak widzimy, ona dosyć dalej poszła. Problem jest taki, że oni się bardzo zmęczą. Na razie damy może na... Chociaż to jest... Bo będziemy tracić pilotów i samoloty, jak oni będą... Jak oni będą szukali. To nie, dodamy ich na 14. Dobra, idziemy na dół. Co my tu jeszcze mamy? Brisbane załatwiony. Rockhampton. Havoc. Havoc to są samoloty bliskiego zasięgu. Normalny 5, maksymalnie 6 heksów. Ale mój plan będzie taki, że je damy do Port Moresby i one będą bombardować wroga, jak tam się dostaną. Co my tu jeszcze mamy w Rockhampton? Przepraszam. OK. Mamy Michelle. Więc Michelle damy do... One są tam za daleko, żeby były użyteczne, więc damy je do Cairnsa. OK. I bodajże tutaj w Rockhampton jeszcze mamy myśliwce. Aha, w Rockhampton mamy myśliwce, bo je wzięliśmy z Brisbane'u. To nie możemy je ruszyć do następnej bazy, bo to cały dzień im zajęło, żeby z Brisbane'u doszli tutaj do Rockhampton, okej? Okay? Później pójdziemy do Townsville, a jak się da, to gdzieś tutaj do Cooktowna, czy dalej i zobaczymy, czy będziemy mogli przylecieć do Port Moresby. Dobra, więc Rockhampton, oni są w miarę załatwieni. Damy im Cap i 6. Cap to jest Combat Air Patrol. Damy im wysokość 15 tysięcy, ponieważ jak patrzymy na datę, oni na 15 tysięcy mają manewrowość 16. Zdajemy maksymalną manewrowość. Cap 60%, a rest 20%. Może nie, 70-30. I jest 17 samolotów, znaczy z tych 17 samolotów 70% będzie latało albo będzie w gotowości na przechwycenie rajdu przeciwnika, a 30% będzie czekało, odpoczywało. Range jest, jak widzimy, normalna range jest 4, więc damy im range 4. Ponieważ Extended jest 5, ale możemy dać im Drop Tanks. Wszyscy wiemy, co to są Drop Tanks. Drop Tanks to jest ekstra paliwo w baniakach pod
skrzydłami, ale to im za dużo nie daje, to im dalej tylko jeden ekstra hex, także nie damy im nic takiego na razie. Dobrze, to jest Rockhampton. To tylko to zostało. No dobra, co mamy w Townsville? W Townsville mamy Havoka. Czy możemy go zrobić do Port Moresby? Ależ absolutnie możemy. Więc on pójdzie do Port Moresby. Jest Havok już w Port Moresby. A20. Fajny samolot, tylko bardzo krótki zasięg. To na Pacyfik, to nam bardzo przeszkadza. Okej. Co my tu jeszcze mamy? W Townsville się zajmujemy, tak? No i tu nam zostało jeszcze samolot. Tak samo zrobimy. Ups, nie train, nie chcę trenować. Jesteśmy na wojnie, już koniec treningu. 15 tysięcy, 70% kapu, 30% tutaj. 30% odpoczynku, ok. I to jest Townsville załatwiony, tak? Tak. Ok. Co mamy w Cairns? W Cairns mamy Mitchell'e. Mitchell ma 11 albo 14 zasięgu, więc może damy mu 30 zasięgu, damy mu airfield attack i zobaczymy, czy będziemy stąd zaatakować Lae. Możemy, ale my nie chcemy tego zrobić, chociaż tak, nie chcemy to zrobić. To jest ich maksymalny zasięg. Oni będą bardzo zmęczeni, ale 30% odpoczynku powinno być ok. Mają 11 maszyn, ile mają pilotów? 12, więc damy im dwóch pilotów, nawet trzech. Więc mamy 11 maszyn i 15 załóg, to troszeczkę będą odpoczywać, to im zmniejszy fatigue. Czyli zmniejszy im zmęczenie. Będziemy atakować japońską bazę lotniczą w Lae. I tu jest taka opcja, że możemy set wszystkie Michele na tej bazie do tego samego celu. No, nie może. Nie może, tak? Przepraszam. On jest za daleko. To jest problem. To jest problem, bo on jest za daleko. Musimy go wziąć do Cairnsa. Bo w Townsville jest problem, jak widzimy. Czy on jest w Cairnsie? Przepraszam. Tu są Michele w Cairnsie, no właśnie. On powinien mieć zasięg jednak tutaj, mi się wydaje. Bo tu jest, do Lae powinien być zasięg. No dobra, zobaczymy. No to nie, no to pójdziemy na wojsko lądowe. Z 10, powiedzmy, będziemy je latali na 5000 stóp, to bardzo nisko. Wszystkie Michele w tej bazie i zobaczymy, czy będziemy mogli zbombardować. Tu jest nieprzyjacielski oddział. Wiem, że tu gdzieś musi być oddział nieprzyjaciela. No, nie ma, ok. Dobra, te wszystkie Michele na tej bazie będą bombardowały wojska lądowe nieprzyjaciela. Będzie 20% odpoczynku tylko. No, jak zwykle nie zadziałało. No dobra. Ten ma tylko 12. No oni mają. Ten ma 14 zasięgu. Bo co to jest? B-25C, a ten ma... B-25B ma mniej zasięgu. Aha, tak to działa. Dobra. Widzę, co jest grane. Inny typ samolotu po prostu. Gorsza wersja. Ok. Dobra. No to jest załatwione. Teraz... Co my tu mamy? Tu mamy wojsko, mamy jeden batalion, jedna brygada. Nie mamy tutaj zaopatrzenia, potrzeba zaopatrzenia nam. Chociaż nie, mamy zaopatrzenie. To jest troszeczkę inny scenariusz, ponieważ w
scenariuszy Stock tu byli japońscy żołnierze, natomiast ja tu nie widzę japońskich żołnierzy. To jest ulepszona wersja, inna wersja, więc zobaczymy, co jest grane. Mamy tutaj jeszcze w Port Moresby. Mamy Katalinę. Tu trzeba dać jakieś samoloty myśliwskie na gwałt. Tak, idziemy do Cooktowna. I z Cooktowna przejdziemy później tymi samolotami, Warhawkami, pójdziemy do Port Moresby, żeby ich ratować, ponieważ oni nie mają tutaj samolotów. Chyba myśliwski. Wearaway to nie jest chyba myśliwski samolot. No właśnie. Damy go na ground attack. Damy mu 10%. Damy mu na 5000. Niech atakuje z miarę nisko. I jest poniżej 6000 stóp, to wtedy przejdzie... Siła przeciwlotnicza i artylerii jest zdecydowanie silniejsza, więc po 6000 stóp do 10 tysięcy jest lepiej. 10-15 tysięcy jest jeszcze lepiej, 20 tysięcy to bardzo wysoko, nie mogło cię dotknąć tak naprawdę, ale gorsza precyzja jest mordowanie, więc to też jest wszystko modelowane. Jest tylko 12 pilotów, nie, my tu weźmiemy troszeczkę więcej tych pilotów. Co my tu jeszcze mamy? Tu weźmiemy ground attack. Z 5000 10 samolotów, weźmiemy ekstra pilota, 13 pilotów, 10 maszyn będzie ok i 10% będzie rest, także jest w miarę ok. Chociaż tu możemy go troszeczkę ponękać, no ale nie mamy tutaj osłony, nie mamy myśliwców, więc nie chcę lecieć na Lae, gdzie będą myśliwce nieprzyjaciela, bo oni mnie rozwalą kompletnie. Dobra. I mamy Katalinę. Katalinę będziemy robić to samo, czyli będziemy robić to, co z poprzednio. 10% odpoczywa, 90% samolotów leci. Jest tylko 6 samolotów. Powiedzmy 7000, 8000 stóp. No, jak zwykle telefon. Momencik.